Cześć Gabrysiu. Cześć Gabrysiu, witam Cię w Kino Rozmowie. Bardzo mi miło. Jesteśmy tutaj, aby proszę bardzo, jesteśmy tutaj, aby porozmawiać o filmie Fuga Agnieszki Smoczyńskiej. Ale ja, czytając o Tobie i przeglądając internet, znalazłem taki komentarz, że jesteś osobą, aktorką niebanalną. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście, bo Ty łączysz film z teatrem, też piszesz scenariusze. Między innymi napisałaś scenariusz do Fugi. Tak. Filmu Agnieszki Smoczyńskiej, w którym zagrałaś też główną rolę. To był bardzo długi proces, prawda? Trwało to wiele, wiele lat. Jak teraz z dystansu patrzysz na ten tekst i pomysł, który wtedy Ci się zrodził w głowie? Najkrócej warto było. Dlaczego? Wiesz co, ja tak bardzo wierzyłam w ten projekt od początku. Jest coś takiego, ja wierzę w swojej intuicji bardzo mocno. Jak pojawi mi się coś na orbicie, coś, co przykuje moją uwagę, coś, co mnie przyciągnie i co mnie męczy, to ja gdzieś tam trzymam się tego i aż to po prostu zrobię. Ale ciągle nie mogłam znaleźć czegoś, co by mnie naprawdę przyciągnęło. No i zobaczyłam tę kobietę w programie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I to było coś takiego, co już wiedziałam, że się nie odczepi, dopóki nie będę miała egzemplarza gotowego w rękach. I ona Cię zainspirowała do tego, żeby napisać? Żeby napisać, tak. Bo tam znalazłam takie tematy, które są mi bardzo bliskie, którymi zajmuję się już od lat, z moją siostrą również, z Moniką Muskałą, z którą piszemy sztuki. To jest pamięć, tożsamość, a tutaj jeszcze macierzyństwo. Coś wtedy, ja byłam, to 2005 rok, ja miałam 9-letniego syna. Agnieszka Smoczyńska, odbierając w tym roku nagrodę na festiwalu w Gdyni, powiedziała, że to jesteś Ty, cały ten film. No bardzo to jest było bardzo miłe. Osobisty, prawda, też film dla Ciebie. Tak. Dlaczego? Tak. Dlaczego on jest osobisty? No bo ja z tą Alicją, Kingą Alicją, z tą kobietą o podwójnej tożsamości przebyłam niesamowitą podróż. Ja jestem zupełnie innym człowiekiem teraz, niż byłam 13 lat temu, kiedy ją zobaczyłam. Co się zmieniło? Wiesz co? To jest bardzo intymne pytanie, ale na pewno zaczynałam pisać ten scenariusz z pozycji Kingi, a kiedy wchodziłam na plan, byłam już Alicją, to znaczy z jej pozycji patrzyłam na tę Kingę i na to, co ją wcześniej spotkało. Z jej pozycji odkrywałam świat Kingi. A co takiego się wydarzyło, że mówisz, że przeszłaś taką dużą drogę i przemianę? Wiesz co, nie wiem, ile my mamy czasu, żeby ja Ci opowiedziała o tej całej drodze, ale to było 13 lat. I właśnie stworzyłaś bohaterkę Kingę Alicję, tak. Bo to jest opowieść o kobiecie, która straciła pamięć, cierpi na fugę dysocjacyjną i wraca po 2 latach do swojego rodzinnego domu, gdzie nikogo nie pamięta. Tak, tabula rasa. Dokładnie. No to było to, co mnie w tej kobiecie tak najbardziej przyciągnęło. To, co zobaczyłam w tej twarzy, zanim się dowiedziałam, że to jest kobieta, która nie wie, kim jest, to zobaczyłam osobę normalną, ale z taką pustką w oczach, którą ciężko zobaczyć na jakiejkolwiek twarzy. I dopiero po chwili okazało się, że ta pustka to jest ten brak przeszłości. Że to jest kobieta, która ma lat około 40, a tak naprawdę ma 2 lata, bo 2 lata temu narodziła się gdzieś na ławce w jakimś parku, gdzie się obudziła, nie wiedząc skąd tutaj przyszła, skąd się tu znalazła, przede wszystkim kim jest. No i to jest, wiesz, jako materiał do pracy takiej pisarskiej, to jest coś niesamowitego, już nie mówiąc o materiału, jaki to jest materiał aktorski. Bo można ją na nowo ulepić, tak jak z plasteliny. No tak, sobie nowego człowieka. To znaczy, to się tak dzieje z takimi ludźmi z fugą dysocjacyjną, że im zmienia się bardzo często, właściwie w 90%, wraz z utratą tej poprzedniej tożsamości, właśnie tożsamość, oni dostają nową osobowość i najczęściej jest to osobowość skrajnie różna od tej pierwotnej, i tak właśnie jest od której uciekli. W tym przypadku, prawda? Bo tak, ona dokładnie. Wcześniej była prawdopodobnie, czego do końca nie wiemy, ale możemy się domyślać, ułożoną matką i dobrą żoną, teraz wraca i jakby odrzuca te wszystkie role społeczne, które my mamy narzucone. Nie chce być już idealną matką, nie chce być wspaniałą żoną, bo jakby to ją zupełnie nie interesuje. Tak, i to mi się podoba. Ja w momencie, kiedy odkryłam, bo pisałam pierwsze
dwa lata myśmy z Agnieszką robiły research, jeździłyśmy, spotykałyśmy się z psychiatrami, pojechałyśmy odwiedzić tę panią Marię, którą ja zobaczyłam, która była tym źródłem inspiracji pierwszej. I pisałam pierwsze takie drafty, w których ta Alicja była taką właśnie kobietą, która tak nie wie, kim jest, jest taka delikatna. Ja to pisałam przez siebie. I coś mnie w niej denerwowało, bo wszyscy naokoło, ja nie mogłam jej dotknąć, nie mogłam do niej dotrzeć. Wszyscy naokoło byli fajni, tak fajnie mi się te postaci tworzyło, ale to oni tworzyli ją, a ona była takim troszeczkę takim snujem. To znaczy była taką właśnie kobietą, która nie wie kim jest i jest taka biedna i nieszczęśliwa. I jakoś mnie ona wkurzała, ale nie mogłam z nią ruszyć. I dopiero jak się dowiedziałam, że tym osobom zmienia się osobowość o 180 stopni, to było po prostu dla mnie niesamowite odkrycie, że ona będzie inna, że ona będzie po skrajności inna niż ta Kinga, od której uciekła. Że gdzieś tam podkorowo to jest ucieczka do takiego siebie, na jaką nie mamy odwagi być, kiedy pamiętamy. Właśnie, bo wydaje mi się, że te role społeczne dają nam duże poczucie bezpieczeństwa. Tak, ale są jednocześnie dla nas klatką. To jest poczucie bezpieczeństwa. Tak jak masz, nie wiem, jesteś zatrudniony w jakiejś firmie, w korporacji, masz poczucie bezpieczeństwa, bo masz ciepłą posadę i masz co miesiąc pieniądze, ale to jest jednocześnie klatka. Nie masz wolności, nie możesz sam o sobie decydować, to inni decydują o sobie. I ta Kinga właśnie z takiej klatki uciekła. Ta Kinga nieświadomie, bo ludzie, którzy mają, których dotyka fuga dysocjacyjna, to nie jest choroba psychiczna, jak niektórzy myślą, tylko zaburzenie. To są ludzie, to nie są silni ludzie, to są najczęściej ludzie słabi, którzy nie potrafią swojego życia zmienić świadomie. I wtedy przychodzi im z pomocą po prostu mózg, który jest jakimś cudownym w ogóle zjawiskiem, nieodkrytym do końca, nigdy chyba nie będzie, który po prostu resetuje naszą pamięć do zera, do poziomu zera, zmienia nam osobowość i nagle możemy to życie zacząć od nowa, ale tak naprawdę ta przeszłość nie znika. Dlatego jak ktoś mówi, ja już parę razy słyszałam, kurczę, jak fajnie by było taką fugę dostać. To nie jest tak, bo zostają bliscy, którzy pamiętają, cierpią i tęsknią i zostaje pamięć, która w pewnym momencie zaczyna wracać i dobijać się o wzięcie za nią odpowiedzialności. Im też najtrudniej jest zrozumieć to, że ona wróciła, ale zupełnie nie odnajduje się w tym środowisku, w miejscu, w którym mieszkała przez wiele lat, w którym się wychowała. Bo tam są reguły, bo tam są zasady, bo tam jest odpowiedzialność, a ona ma to wszystko w dupie. Nie wiem, czy możemy to powiedzieć. Możemy. Więc ona ma to wszystko w dupie i to jest w tej postaci, co mnie bardzo fascynowało, że ona nie przestrzega żadnych reguł, bo ona ich po prostu nie zna. My jesteśmy zbudowani, dzieci, popatrz, dzieci mogą robić wszystko, ale dorośli już je łapią za rękę, już im zabraniają i te dzieci od początku są wpychane w te różne normy, zakazy, nakazy, co wypada, co trzeba, co należy zrobić i tak naprawdę jest tłamszona ich pierwotna jakaś osobowość, pierwotne instynkty, które są cudowne, spontaniczne, wspaniałe. I to jest coś, czym jest przesycona Alicja właśnie. Ona jest pierwotną kobietą, która nic nie musi. Ona nie musi się uśmiechać do wszystkich, kiedy nie ma na to ochoty. Nie musi się wszystkimi opiekować. Nie musi kochać wszystkich, bo tak nakazuje to, że jest matką czy żoną. Ona tego nie musi, bo to są dla niej obcy ludzie. Tak. I to widać też w kostiumie, wydaje mi się, bo od samego początku, na samym początku ona przychodzi do tego domu, wygląda jak prostytutka. Tak jest ubrana zupełnie taka inaczej. Taka dość tania prostytutka. Tak, dość tania. Dość tania, jakaś kurtka, jakaś taka bluzka. No dziewczyny Monika Kaleta i Joanna Chudyk, które Monika jest autorką właśnie kostiumów i charakteryzacji. I razem z Jasią Chudyk te kostiumy mi patynowały przez wiele miesięcy i to, że ja jestem ubrana warstwowo, też ma znaczenie symboliczne, bo gdzieś te warstwy powolutku wraz z tymi skrawkami pamięci są zdzierane z niej. Ja się świetnie czułam w tym kostiumie. Jedyne co, że było mi bardzo zimno, bo graliśmy zimą, a ja miałam tylko tą kurteczkę jeansową, brudną, jak po prostu jakby
pół Wrocławia nią ulicę wytarto. I też te ubrania, ta panterka, która gdzieś tam tą dzikość jej pokazuje, te spodnie panterkowe. No tak, no taka, wszystko tutaj mi pomagało, i scenografia Jagny Dobysz, i zdjęcia Kuby Kijowskiego, zresztą absolutnie słusznie nagrodzone w Gdyni. Ten cały świat to był świat Alicji, jak powiedziała też Agnieszka, że on tak jakby wychodził z głowy Alicji, prawda? To wszystko ją uzupełniało i ona uzupełniała ten świat. Alicji w Krainie Czarów, można było powiedzieć. Tak, dlatego to jest Alicja, która wychodzi, tak, w tej pierwszej scenie. Wychodzi znikąd, tak naprawdę, z jakiejś jaskini, można by powiedzieć, na dworcu kolejowym. Pojawia się w nowym dla niej zupełnie świecie i później próbuje się w nim odnaleźć. Tak. Wydaje mi się, że te postacie też buduje ruch i taniec. Tak, to jest następny element, który gdzieś tam niesamowicie uzupełnia też te historie i to, co się dzieje między głównymi bohaterami. Agnieszka dobrała sobie fantastyczną ekipę. I tutaj, jeżeli chodzi o taniec, to Kaja Kołodziejczyk, która zrobiła choreografię i która w pewnej scenie jest scena tańca, która po prostu no, jest chyba niezwykła. Zresztą wszyscy to mówią, którzy przychodzą po obejrzeniu filmu, że ta, też piosenko, tak, Lovers Strangers, tak, że ta scena robi niesamowite wrażenie, bo tutaj poprzez ruch taki mało spektakularny, to nie jest taniec, jaki sobie możemy wyobrazić na pierwszy, prawda, w takim pierwszym, no taniec. Nie, to są delikatne ruchy, i które jednak tak niesamowicie głęboko pokazują tą obcość tych dwóch ludzi, tej dwójki bohaterów, którzy w tym tańcu próbują się odnaleźć, próbują nawiązać jakiś kontakt i ciągle im to nie wychodzi, ciągle się mijają, a jednak się zbliżają. No Kaja, pracowaliśmy chyba dwa dni nad tą choreografią i ona tak totalnie wynika z dusz i emocji bohaterów. To myślę, że to jest coś niezwykłego w tym filmie i w tej historii, na tym etapie ich relacji, który jest tam pokazany. Pojawiają się też między nimi, oni też grają w scenach erotycznych, prawda? Mając tak, no i tutaj też choreografia miała do czynienia. No, jakby po tym tańcu jest scena, gdzie ja robię Krzysztofowi laskę w samochodzie. Tak, ja mówię, grają właśnie, tam też jest, bo to choreografia. Są takie typowo mechaniczne sceny. No to jest typowo mechaniczna scena, bo odkrywamy Alicję w domu rodziców i w domu przede wszystkim jej męża. I są sceny, gdzie widzimy, widz domyśla się, co ona robiła przez te dwa lata, kiedy jej nie było w domu. I to jest jedna z takich scen, gdzie ona po prostu nagle po tym zbliżeniu, tym dziwnym tańcem, coś do tego męża czuje, ale ona jeszcze nie wie co. Natomiast po prostu ma ochotę się zbliżyć na swój sposób do niego. Sięga jednym ruchem do fotela, gdzieś tam do tej wajchy, którą kładzie męża i robi mu laskę. Jest to po prostu coś, co ćwiczyliśmy wielokrotnie, żeby to wyglądało tak, że ona jest profesjonalistką w swoim fachu, proszę. Trzeba było wyćwiczyć to. Wy bardzo, tak, ćwiczyliśmy. I po prostu, a zwłaszcza tą choreografię kładzenia Krzysztofa, czyli Łukasza Simlata na fotelu, żeby to było organiczne, żeby to wynikało po prostu z tego, że ona to robiła w tej Warszawie 1500 razy. I tak zarabiała na życie najprawdopodobniej. Z Łukaszem Simlatem. Chciałam powiedzieć zajebiście. Nie. Z Łukaszem Simlatem pracowało mi się fantastycznie, bo to jest wybitny aktor, fajny kolega i też taki aktor poszukujący, głęboko wchodzący w postać i właściwie pracujący bardzo podobnie jak ja. I ja z takimi aktorami dobrze się rozumiem, bo w podobny sposób patrzymy na naszą pracę i na to, jak być na, jak zrobić, żeby być na ekranie, a nie grać. Cały ten film, wydaje mi się, zamyka się w samym tytule, czyli fudze, bo fuga po łacinie to jest ucieczka. Tak. A o to w tym chodzi, że pomiędzy tymi bohaterami ta Alicja nie może być ze swoim mężem, nie może odnaleźć się w życiu rodzinnym, jakby wybiera drogę ucieczki.
Czy wy myślałyście, tworząc ten film, że zmieniacie pewne role społeczne? Bo rozmawialiśmy wtedy o tych normach społecznych. Mm-hmm. Myślę o tym takich normach i rolach kobiet społecznych. Tak, zwłaszcza w Polsce katolickiej. Tak, zmieniacie takie stereotypy wymyślenie tym filmem? To znaczy, wiesz co, no to trzeba by zapytać widzów, ale myślę, mam nadzieję, że dajemy do myślenia tym filmem i że no, taka najbardziej charakterystyczna scena, która mi no, bardzo chyba na długo utkwiła w pamięci, to jest spotkanie z kobietą po projekcji na festiwalu Nowe Horyzonty. We Wrocławiu, tak, gdzie pani podczas Q&A po projekcji pani wstała i powiedziała, że bardzo dziękuję za ten film. On jej pomógł w podjęciu pewnej ważnej życiowej decyzji. Powiedziała to, była wzruszona, poruszona filmem, to było widać, ale jednocześnie w jej głosie była taka stanowczość, że nas to z Agnieszką trochę przeraziło. Ja krzyknęłam, Boże, co za jaka odpowiedzialność. A Agnieszka powiedziała, no mam nadzieję, że to jest dobra decyzja. Natomiast czy my zmieniamy te normy społeczne? Nie wiem, czy aż tak daleko, natomiast na pewno dajemy do myślenia. I to te moje rozmowy z kobietami, które mówią, że ta Alicja je poruszyła niesamowicie, dlatego że właśnie zobaczyły, w jakich klatkach są, że nie myślą, że tak naprawdę to, co najważniejsze dla nich, to jest to wszystko, co się dzieje naokoło, żeby ogarnąć to życie, ogarnąć te dzieci, tą rodzinę i tak dalej. A ostatnią rzeczą, o której myślą, to są one same. Czego one naprawdę chcą, czego one pragną. Bardzo podobną sytuację zobaczyłam w filmie Nina Olgi Hajdas. Prawda? Gdzie pędzimy za czymś, chcemy mieć dziecko, a tak naprawdę okazuje się, że nie mamy miłości. Czegoś, co jest bazą po to, żeby mieć... Tak naprawdę w tych filmach chodzi o miłość, ale też dajecie fugą poczucie takiej wolności, że istnieje taka przestrzeń wolności. Dla mnie w ogóle takim nadrzędnym hasłem w tym filmie i w tym, jak pisałam i jak tworzyłam tę postać, nie jest... właśnie pamięć, tożsamość, ale wolność. Mhm. To jest takie mocne hasło, które mnie niosło. Wolność kobiety, wolność w ogóle. Mhm. To jest dobre na puentę, więc tej wolności wszystkim życzymy. Dzięki bardzo, że wpadłaś do... Bardzo mi miło. I na rozmowie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek Kino Rozmowy. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Do zobaczenia. Dobrze, mamy.